Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym dalszym ciągu nagram dla was wyzwanie Johna Kasy. Tym razem zobaczcie, zagram sobie od 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 wygranej, aż od nokautu do zbiorów klejnotów. A dzisiaj sobie dokończymy to rozdanie i zagramy 3 mecze w nagrodzie spadające gwiazdy, czyli musimy zabrać punkty za demiarzą, a jak to zrobimy, to zdobędziemy 15 wygranych i zdobędziemy wygraną breloczek Johna Kasy. I to już będzie koniec, jeśli się domyślacie. Dobra, to najpierw tutaj coś ogarniemy, a później zajmiemy się nagrodami, moi drodzy widzowie. Musimy pokonać Piper, Melod, Piper, Mandy i Byrona. Będzie ciężko, ale zawsze warto coś zrobić. Niedobrze. No niedobrze, niedobrze, oni pierwsi prowadzą. No, widzicie, oni prowadzą. Nie wiem, czy ich pokonamy. Czy to oni nas pokonają? Jeden przynajmniej pokonany. No, 9 do 11. Ale jeszcze trzeba odrabiać, widzowie. Jeszcze sporo punktów. Tak, o to chodzi. Oni nawet z daleka mogą strzelać. 16 do 20. Może pierwszy mecz wygramy. 16 do 14, to jeszcze nie koniec. Musimy uważać. Dobrze, 18 do 16. Jeszcze dwa punkty dzielą nas od wygranej. Nie. To ich dzielą 4 punkty od wygranej i tak właśnie to robili. Nie. Może trzeba wymienić zadymiarza. Z tego co wiem, Piper może być dobra, albo nie. Wezmę sobie Koruka. Nie wymieniam go na żadnego innego zadymiarza. Tylko po prostu biorę sobie Koruka. I tyle. Gramy przeciwko Krabowi, Tikowi i Aniołowi Coltowi. Tutaj może sobie lepiej poradzimy, bo mamy lepszą Piper. Z tego co wiem, możemy sobie lepiej poradzić. Bardzo dobrze. Na razie 3-0. Nie mogą nas dotrzeć. Bardzo dobrze. 0. Nie, on mnie dopadł. Zobaczcie. Siedem do 10. Jest 12 do 10. Dwanaście do 16. Szesnaście do 21. To też przegrałem. Nie no. Będziemy próbować dalej, dopóki czegoś nie osiągniemy. Nie zatrzymujemy się, tylko lecimy dalej. Musimy
wygrać to wyzwanie. Choćby nawet miało to trwać bardzo długo, to my po prostu musimy coś z tym zrobić. Tutaj już powinniśmy wygrać. Jak tam nie wygraliśmy, to tu już musimy wygrać. Nie jest to oczywiste. Nie dopadnij mnie. Dobrze. Jedna jest. No prawie, aby nie dopadło. Pięć do dwóch, niedobrze. Jest okej. Teraz 5 do 5. Kiedy my prowadzimy, to oni się wściekają i dorabiają. No weź, ból. Nie. Myślałem, że to ta tutaj mnie pokonała. Jeden punkt im tylko został. I koniec. Mi się wydaje, że skoruka trzeba wymienić na kogoś znacznie lepszego. Dobra. Wymieńmy sobie na Serge'a i zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. I tak co jakiś czas będę wymieniał, żeby mi się dobrze grało, bo ciągle przegrywam każdy mecz. Ale są nieograniczone życie. To tu mogę przegrywać. Cztery do dwóch. 5 do 2. No i chyba nie za bardzo. 8 do 4. Jest jeszcze to hiperdoładowanie. Więc mam to szansę. Dziesięć do sześciu. Dziesięć do ośmiu. Tylko się zbliżyłem, a już mnie odstrzelili. Dziesięć do 14. I już prowadzą. Nie dobrze. 10 do 16. 14 do 18. Jest! Nie wierzę, wygraliśmy dzięki mnie! W końcu! Pierwsze zwycięstwo z zapasem. 100 monet zbieram. I proszę bardzo. Dobra, może teraz wymienię se na innego zadymiarza. Powiedzmy, niech będzie Sandy. Ale ciąg dalszy już nastąpił, bo właśnie teraz nagrywam dalszy ciąg tego wyzwania Johnego Ceny. John Cassam ma na imię, a to znaczy Johnny Cena. O, tych to na pewno pokonam, bo są słabsi. Z Byronem mamy szansę wygrać.
No weź, Edgar. Whatever. Ten Edgar jest najsilniejszy. Nie wierzę, że słabsi nas pokonają. I 20-9. Może ona nie będzie nam potrzebna. Albo on nie będzie nam potrzebny. Kurde. Weźmy Chestera. Chester może coś dla nas zrobić. Dobra. A few moments later. Ciągle się to pokazuje, ale nic nie szkodzi. Jeszcze dwa wygrane mecze muszą być widowie. Watch me as I move in a direction. Na razie dobrze. Follow my lead, suckers. Cześć, oj Mandy. Nie wierzę. Let's skedaddle, it's time for battle. Musimy ich tutaj już pokonać, no musimy. Nie. Nie możemy jakby chyba. I koniec, Mandy mnie załatwiła. Ale to się długo ładuje. I few moments later. Suckers. Teraz powiedzmy w drugą stronę. To co, wracamy do kolorka, czy co? No po co? To się tylko zrobimy. I tu też super doładowanie, super. Czternaście do szesnastu. To już trochę więcej walki jest. Jest! Wygraliśmy! O to nam chodziło. O to nam właśnie chodziło. Dobra, jeszcze tylko jedna wygrana. Rzadki Stardrop, proszę bardzo, i nic wielkiego. Ostatnia wygrana o wielką bransoletkę od Johna Ceny. Tylko to chcę wezmę, proszę bardzo. A na gorodę to co? Posiłek. Mogę odebrać sobie elegancki klarnet. No.
I proszę bardzo. Odebrane. Czy coś tutaj jeszcze mogę trafić? Nie, nie widzę. O, tutaj coś widzę. Proszę bardzo. Podwajacze żetonów. Ale lecimy dalej. Tutaj nic za darmo nie ma niestety. Jen. Ciągle ci zadymiarze się pokazują. Ostatnie wyzwanie, widzowie. Tylko ciekawe, jakiego zadymiarza mogę wziąć tutaj do tego zadania. Niech będzie Melodii. Bo Melodii jeszcze nie używałem. I teraz do końca wyzwania zostaje Melodii. Może teraz wygramy, może niedługo. Zobaczymy. Może paru pokonam za tym jazdy. Prawie. No dobrze. Jednego już pokonałem. No, mogłem tamtąd uciekać, wiem, popełniłem błąd. I koniec, o 10 punktów lepsi są nasi przeciwnicy. Wiem, nieograniczona liczba żyć. To po prostu wymienię ją na kogoś innego. Weźmy Garrifa i zobaczymy, jak się on sprawdzi. Powinniśmy wygrać, bo jesteśmy lepsi od nich. Ale zawsze trzeba uważać. Oj. 3-7. Dziewięć do 10, 12 do 10. Jest dobrze. Dwanaście do piętnastu. 18 do 19. 21 do 20. Tak, to już koniec wyzwania, moi drodzy widzowie. Ciężko było wygrać z nimi, ale jednak wygraliśmy ten szybki mecz. Zdobywamy 100 monet, wygrywasz wyzwanie. Gratulacje, wygrywasz wyzwanie. Bardzo dobrze. Odbieram sobie nagrodę. Breloczek od Johna Ceny. A wyzwanie potrwa do 2 dni i 6 godzin. To mi się wydaje, że to już koniec. Tylko ciekawe, jaką by tu nagrodę można zdobyć. Może to coś legendarnego. Posiłek. Szejk wodorostowy. Trzeba go będzie przetestować. Legendarny Star Drop. 500. I bardzo dobrze. I wszystko już zostało odebrane. 331 klejnotów do odblokowania kita. Bardzo dobrze. Teraz już można
z ulgą powiedzieć, że wygrałem wyzwanie, a resztę wyzwań już nie chcę robić. Tylko tutaj z botem jeszcze zagram przeciwko Eevee. Wiem już, że wyzwanie się skończyło. Było dosyć ciężko, ale wygraliśmy, jakbyśmy wygrali jakieś mistrzostwo. Dobrze, dobrze. Eevee jest ciężko do pokonania. Poczekamy, aż sobie pójdzie. Bardzo dobrze. Strzelamy gola. Tak na rozluźnienie nerwów. Nie, dobrze. Tylko nie strzel, nie strzel. Strzeliła. Ale 2-1. Jest 3-1. W zabijaniu. A 2-1 w meczu. Ciężko było. Ale wygrałem to spotkanie. Jeszcze jego animację zobaczę. Obraca się z monetą w ręku. Wpada tutaj do słoika. I bamy. Zdobywa monetę. I trzyma ją w ręku. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przypomnę odcinek z wyzwania z Johnem Ceną, jak odbieram jego breloczek w nagrodzie, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa. OIPS, trzymajcie się z dala od hejterów i przy okazji czekajcie na dalsze moje wyzwania w innych grach. Papa, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, pa morte. Narka, elo.